Co tam jest? Ej, mogę zacząć? Świetnie. To moje ulubione skittlesy. Jak one pachną. To po prostu niesamowite. A ty co tam masz, Candy? No, no. Co? Surowa ryba? Jest obrzydliwa i okropnie cuchnie. Suzy, nie każ mi tego jeść. Tu nawet czekolada nie pomoże. W porządku, spróbuję. Świetnie. Teraz to śmierdząca ryba w czekoladzie. Co za ohyda. Nie zjem tego. To przesada. Wolę to wyrzucić. Fu, jak mam się teraz pozbyć tego smaku? Oj, przepraszam, Suzy. Dlaczego jesteś taka okrutna? Czy naprawdę muszę to zrobić? W porządku. Wolę zjeść wszystko za jednym razem. Zjadłam, ale wciąż czuję ten okropny smak. Fu. Pospiesz się, Suzy, zanim zwymiotuję. A może by tak oblać je wszystkie czekoladą? Mam pomysł. Wrzucę wszystkie cukierki do miski. A teraz wezmę trochę na łopatkę. Super. Czas zanurzyć je w czekoladzie. O tak. To jest to. Mniam, mniam. Spróbuję. To niewiarygodnie dobre. Świetne połączenie. Kurczę, to wygląda smakowicie. Nie sądzę, żeby zauważyła brak cukierka. Ej, daj spokój, żałujesz mi? Czekaj. Wszystko rozsypałyśmy. Cukierki są teraz w fontannie. O tak, i wszystkie są moje. To jest pyszne. Dzięki za pomoc. Możesz mi zazdrościć. Hehe. No co, mam zacząć? W porządku. Co? Kaktus? Jak mam go zjeść? A ty co masz? A ja mam... żelkowe oczy. Ale super. Jakie pyszne. Uwielbiam je. Co myślisz? Racja, trzeba je zanurzyć w czekoladzie. Teraz są w polewie. To naprawdę sprawia, że smakują jeszcze lepiej. Co za uczta. Co ja mam z tym zrobić? Z tym kaktusem? No dobra. Chyba wiem. Auć! To takie kłujące. Palec mnie teraz boli. Dobra, zanurzę go w czekoladzie. O tak, niech się cały nią pokryje. No, teraz jest gładki. Wygląda całkiem nieźle. Spróbuję. Może będzie smaczny. No to jest naprawdę dobre. A już się martwiłam. Chwileczkę. O nie, mam igły na całym języku. Ja pierwsza. O, to jabłko. Super. A ja co mam? Kurczaka z KFC? Ale to w ogóle nie pasuje do czekolady. Też chcę jabłko. Dobra, próbuj już. Z chęcią. Samo jabłko to za mało. Dobrze, że mam posypki. Nabijam jabłko na patyczek. I maczam w czekoladzie. Świetnie. Teraz muszę dodać posypkę. Tę. I tę. I tę. I wszystkie. To jest takie piękne. Czas spróbować. No to jest obłędnie pyszne. Ale super. Co za uczta. A ty z czego się śmiejesz? Co? Jestem troszkę brudna? Ale nie pozwolę się temu zmarnować. Przy okazji, chyba kurczak ci wystygł. Ech, w porządku. Zanurzę go w czekoladzie. Nie wydaje się taki zły, prawda? No to próbuję.
jest nawet troszkę smaczny. O nie! Co? To naprawdę ostry kurczak! Ja płonę! Szybko! Muszę napić się z fontanny! Dzięki, Candy! Uff, lepiej mi! Teraz ja. Kukurydza? Ciekawe. Czy ona będzie pasować do czekolady? Sprawdźmy, co ja mam. Guma? Super! Hej, zacznę pierwsza, co? Dzięki. Otwieram opakowanie. I teraz muszę wypełnić je całe czekoladą. Odlot! Teraz je zamknę i dobrze wstrząsnę. Wow! Mam czekoladową gumę. Spróbuję. Ciekawe, jak smakuje. To jest świetne. Przeżuję ją całą. Okej. Nadchodzi czekoladowy balon. O, taki! Ojej! Pękł! Pyszności! Wow, to musi być naprawdę dobre. Co? A, racja, mam kukurydzę. Dobra, zanurzmy ją w czekoladzie. Wygląda dobrze. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. Okej. No, poniżej przeciętnej. Mam pomysł. Postawię nad nią klosz. Gdzieś tu miałam palnik. Podgrzejmy to naprawdę porządnie. Okej. Prawie gotowe. Sprawdźmy, co mi wyszło. O tak, czekoladowy popcorn. Co za zapach. To jest super pyszne. No to ja rozumiem. Paluszki lizać. No co? Ja pierwsza? Co? Przecież to popyt. A ja mam popyt z galaretki. Ekstra! Ojej, on wcale nie działa. No jak to? Ojej, przesadziłam. Teraz jest tu dziura. No cóż. Przynajmniej ładnie pachnie. Spróbuję. Jaki dobry. A co tam z twoim popytem? Zaraz go spróbuję. Ojej, jest zrobiony z gumy. No i jak ja mam to zjeść? No dalej, ugryź się. Aj, prosto w nos. To boli. Ej, nie nabijaj się ze mnie. No dobra, trzeba zanurzyć go w czekoladzie. O tak, teraz będzie smakował jeszcze lepiej. Spróbuję. Jest taki ciągnący. Ale podoba mi się to. Super! Ale fajnie się go żuje. Co chcesz, Candy? Chcesz kawałek? Nie ma mowy. Chci wózka. No i dobra. Ale ja mogę się pobawić moim popytem. Sekunda. Mam pomysł. Muszę tylko dodać do niego troszkę czekolady. No i teraz zaniosę go do lodówki. No to idę. Świetnie, czekolada zastygła. Muszę ją wyjąć. Tadam! Czekolada jest gotowa. Zanurzę ją jeszcze w fontannie. Nigdy nie można mieć za dużo czekolady. Wow, to jest naprawdę coś. To niewiarygodne czekoladowe szaleństwo. Nie da się zatrzymać. Co za uczta. Ej! Tak? Czego chcesz, Suzy? Chcesz moją czekoladę? Nie ma mowy. Ty się nie podzieliłaś. Ech, nie da mi nawet kawałka. Chwileczkę. Jej popyt. Zrobię sobie zaraz taką samą czekoladę. Trzeba tylko przycisnąć te wszystkie bąbelki. Ej! Oddawaj to! Przecież go rozerwiesz! Oddaj!
Kurczę! Zepsułyśmy go! Co ty zrobiłaś? Oh, man! Mój popyt! Ale wciąż mogę się nim bawić. Naprawdę można! Super! Okay. To świetna zabawa! Podoba mi się! Zaraz będzie coś ciekawego. Chcę pączka! Zróbcie mi pączki! To proste! Dobrze robi się! Świetny wybór! Co? One już zaczęły? Ciasto jest gotowe! Wycinamy pączki za pomocą specjalnej foremki. Trzy będą w sam raz. Czas rozgrzać patelnię. Chodzi o ustawienie odpowiedniej temperatury. Nalewamy więcej oleju. Wygląda na łatwe. Hop! To mnie przyprawia babci o zawał serca. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ups. Co dalej? A, olej. No właśnie. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz czekamy, aż się rozgrzeje. Co? Wy już smażycie? W porządku, to ja też wrzucę na patelnię. Raz, dwa, trzy. To straszne! Olej rozpryskuje się na wszystkie strony. Tom, po co nalałeś tak dużo oleju? No właśnie. Muszę uratować moje pączki. To okropne. Chyba coś poszło nie tak. Moje pączki są połamane. Co za porażka. Nie martw się. Dajcie mi spokój. Moje pączki są już prawie gotowe. Zamierzam je udekorować. Wytnę tu kawałeczek. Człowiek je w końcu oczami. Dlatego wygląd jest najważniejszy. Wszystko powinno być piękne. Bellissima. No całkiem nieźle, ale moje pączki i tak będą lepsze nawet bez dekoracji. Proszę bardzo. Tak fajnie wam wyszło, a u mnie? Mam pomysł. Trochę sera. Właśnie tak. Super. A teraz wleję go do foremki. Do dekoracji użyję moich ulubionych Cheetosów. Tylko troszkę je pokruszę. Czy on w ogóle wie, co to jest pączek? Wie, wie. Użyję chipsów jako posypki. No. Powinno wyjść całkiem fajnie. Super to wygląda. Tylko czegoś tu brakuje. O, babciu, mogę pożyczyć? Dobrze, bierz. Dziękuję, patelnię można wyrzucić, ale kuchenka się przyda. Teraz potrzebuję folii. Zawinę w nią moje serowe pączki i położę je prosto na kuchence. Trzeba teraz tylko troszkę poczekać. Chyba wszystko gotowe. Można podawać. Super! No, co tam macie? Wow, jakie fajne pączki! I jakie różne! Zacznę od tych. Wyglądają apetycznie. W środku jest nadzienie, super! To jest naprawdę dobre. A to co? Całkiem ładne, spróbujmy. To jakiś suchy pączek? To nie jest zbyt dobre. A co to? Spróbuję. Ojej, to pączek z sera, niesamowite! Ale jednak bardziej wolę słodką wersję. Wygrała szefowa kuchni! Wiedziałam! Dobra, naszą kolejną pozycją jest kanapka. Nie ma problemu. Nie dacie rady mnie pokonać. Jeszcze zobaczymy. Ja zrobię kanapkę na słodko. Przyda mi się Nutella. Dobra. Smarujemy. Gotowe. Teraz potrzebuję trochę pianek marshmallow. Come on! Rozłożę je na kanapce. No i oczywiście czekoladki. A jeszcze dodam tęczowe żelki. Nie można zapomnieć o sosie.
Będzie słodkie i bardzo pyszne. Gotowe. Dobra. Dodamy jeszcze trochę kolorowej posypki. Gotowe. To jest okropne. Tyle cukru. Ja zrobię zwykłą kanapkę. Trochę szynki, trochę sera. Wystarczy, że to wszystko podsmażę. Super. Przewrócę na drugą stronę. I gotowe. Boże, zero oryginalności. Dobra, najpierw porządnie podpieczemy chleb. Perfekto. Sałata. Pomidor. A teraz? Kanapka bez mięsa? Co to ma być? Moim sekretnym składnikiem są francuskie ślimaki. To straszne. Wyciągam te piękności ze skorupek. Niedobrze mi, fu! Nigdy nie zrozumiem tych dziwactw. Co za ohyda, jeszcze jakieś tam muszelki? Te małże będą idealne do mojej kanapki. To jest obrzydliwe, fu, paskudztwo. To się nazywa wysoka kuchnia. Czegoś tu brakuje. Właśnie, sera d'Orblu. Świetnie komponuje się z owocami morza. Nie mogę na to patrzeć. Babciu, tylko nie zemdlej. No i gotowe. Co za ohyda. Jesteście gotowi? Wow, niezłe kanapki. Zacznę od tej. Oj. Fu, co to jest? To obrzydliwe. Co za ohyda. Oh no! Ta wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. Pyszne, uwielbiam słodycze. Super. Została ostatnia. Jakie to jest dobre. Palce lizać. To jest naprawdę świetne. Babciu, wygrałaś. Hurra. Dziękuję. I co dalej? Teraz chcę sałatkę Cezar. Fajnie. Nareszcie. A co to jest? No to jedziemy. Krojenie pomidorów jest trudniejsze niż się wydaje. No co to ma być? Uważajcie, pomidory. Zaraz wam pokażę. Ej, co ty robisz? Ostrożnie, młody człowieku. To przecież proste. Patrz. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. No i gotowe. Dodajemy je do sałaty. I oczywiście dorzucamy kurczaka. Jak najwięcej. Super. Wspaniała sałatka. Co za amatorzy. Mam pomysł. Trochę świeżej rukoli. I sekretny sos. Wszystko wrzucamy do blendera. I dobrze miksujemy. Super. Gotowe. Nie popisuj się tak. Przyda mi się mały rondelek. Wlewamy do niego cały płyn. Co ona w ogóle robi? Nie mam pojęcia. Jakaś dziwna. Dobra, nieważne. Bierzemy dużą strzykawkę. I dzieje się magia. Kiełbaska z pomocą kuchni molekularnej. Dodajemy liście sałaty. Pomidory. I oczywiście kurczaka. Takie kawałki będą idealne. Jeszcze trzeba dodać troszeczkę grzanek, które doskonale uzupełnią smak sałatki. No i oczywiście nie zapominamy o serze. Gotowe! Bingo! Racja, prawie zapomniałam zetrzeć trochę sera. O tak. Ej, co się dzieje? Krojenie warzyw to taka zabawa! Kurczę, znowu nic mi się nie udaje.
Wiem! Mam tu fajną gumę. Użyję jej jako liści sałaty. Okej. Udekoruję danie żelkowymi oczami oraz kilkoma piankami marshmallow. Właśnie tak. Dorzucę jeszcze troszkę żelkowych robaczków. I sałatka gotowa. Totalny brak smaku. Jesteśmy gotowi. No to zobaczymy. Zacznę od tego. Co to jest? Fuj, to jest okropne. Zdecydowanie nie. A co my tu mamy? No. To zwykła sałatka. Nic wymyślnego. Ale tu jest coś ciekawszego. Przepyszne. To zdecydowanie jest zwycięzca. Hurra, tak. Zwycięstwo. Barbara ma szczęście, ma całą miskę popcornu. Nick ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha, ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj! Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówiły, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis, bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe. O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis. A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze. To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nick, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka? To okropne! Julie, możesz zjeść moje oko! Proszę! Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj! Zabierz to ode mnie! Barbara, uważaj! Zjadłaś oko Nicka! Tylko nie to! Uratuję cię! Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko! Ale z was żartowni się! Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt. Teraz moja kolej, włączam tryb turbo. Pyszności. Ojej, Nick, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na raz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara, to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie. Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię. Zaraz cię zasadzę. Rośnij. No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę. Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość, muszę natychmiast co czymś popić. To jest to. Pożyczę, muszę pilnie podlać mój kwiatek. Rośnij. Trzęsienie ziemi, kryjcie się. Nie martwcie się, to tylko kiełkujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. To jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara, powinnaś umyć twarz. A ty jeść brokuły. Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później.
Zwłaszcza, że Nick już przygotował dla ciebie karę. To było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha. Ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. Ha, uwierzyła. Dam ci nauczkę. Julie doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. Piecze! To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak! Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić! Tylko nie keczupem! Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nick, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna! Co? Bardzo smaczne! Dzięki, Nick! Zjadłaś wszystkie moje frytki! A masz! Nick, nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę! To niesamowite! A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. To jest pyszne. Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrożnie, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięci, puszka otwarta. Patrzcie. Nick, otwieraj buzię szeroko. Chipsy lecą do ciebie. Wreszcie, są pyszne. Uważaj, Nick, padnij. Auć. Nick, nic ci nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt. Uważaj, gdzie rzucasz. Jakie to pyszne. Coś mi ominęło? Nick, lepiej zostań pod stołem. Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a Nick nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A! Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha. Tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nika, on ma cały talerz skittlesów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale. No tak lepiej. Wow. To jest pyszne. Mogłabym jeść Skittles bez przerwy. To niesamowite. Nick, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki. Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nick, nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd. Auć, to wszystko jest moje. Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem!
Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Okej. To jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy? Co to? Wow! Ojej! To gigantyczny cukierek! Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny! Taki jest! Jest naprawdę dobry! I w środku ma niespodziankę! Dziewczyny, podstawcie ręce, wystarczy dla wszystkich! To Twixy! Są pyszne! Okej. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza. Możesz bardziej uważać. Mam pomysł. A, topiła. Julie, uważaj. Zaraz tu wszystkich przepiłujesz. Gotowe. Ups. To jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy. Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. To jest pyszne. Ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej. Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów. A teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba. Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów. Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami. A co się dzieje? Nie! Nikt, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kask.